Poranek wielkanocny w Paryżu. Jest pusto na ulicach. Całkiem obiecujące niebo, że nie będzie jednak jakoś źle, tak jak zapowiadała prognoza pogody, zapowiadała wcześniej. 8 rano, ale trzeba wiedzieć, że była zmiana czasu, więc to jest tak, jakby wczoraj była 7 rano. No i co? Jest całkiem ładnie. Sympatycznie, spokojnie. Trochę śmieci na ulicach leży, bo ludzie wczoraj imprezowali i było to słychać. Miasto powoli budzi się, widać coraz więcej ludzi na ulicach. Muszę wam powiedzieć, że tak w Paryżu mieszkać na stałe to może bym niekoniecznie chciał. To jest wielgachne miasto. Na wielgachne miasta na to mają tłum ludzi, zawsze tłok, ścisk i tak dalej. Natomiast no, Paryż tyle oferuje, jest na tyle ciekawe, że przyjeżdża się tu bardzo fajnie, ponieważ jest to miasto naprawdę dobre do przemędania się. No i jest bardzo dużo jakichś zabytków, kościółków, parków, muzeów, zameczków, czy tam czegokolwiek, na co można wpaść tuż za rogiem. Jesteśmy pod kościołem Bazyliką Sacré-Cœur na Montmartre. No i jest piękna pogoda i wielki tłum ludzi. Teraz pójdziemy na górę zobaczyć widok na Paryż. Poza pogody, która przygotowała deszcz, się nie sprawdziła i jest całkiem ładna pogoda, tylko trochę wieje. No, ale co? Wielkanoc. Dzisiaj rano zjedliśmy na śniadanie jajka, które wczoraj kupiliśmy i potem poszliśmy do kościoła. No i z wiadomych względów tego nie nagrywaliśmy. A teraz kontynuujemy nasze turystyczne zwiedzania i tak dalej. Oh, gypsy melody that has haunted me. Once you set me free, all my memory, all that time that's wasted. Jesteśmy teraz w dzielnicy Montmartre, w kawiarni Cheguinet. Zamówiliśmy sobie kawę i kakao. Właśnie kafe w kafe oraz czekoladę po wiedeńsku. Jedno coś tam. Viennois. Czekoladę. A tutaj jest w ogóle bardzo ładna okolica. Jest bardzo ciepło, jest przyjemnie. Tak, jest tak przyjemnie, na krótki rękawek dosłownie, tak wiosennie. Według mnie nie, ale... Jesteśmy teraz na placu Vogezów, Place de Vosges. W Paryżu jest to najstarszy zachowany plac w tym mieście z oryginalną zabudową z XVI wieku. Widać tak dookoła całą taką harmonijną zabudowę z arkadami. Teraz przy ulicy Ogrodów Świętego Pawła i za mną widać, o tak jak spojrzymy, za mną ten mur w tej ulicy. To jest najlepiej zachowany mur średniowieczny, fragment średniowiecznych murów miejskich Paryża. Dużo ich nie zostało, no ale takie kawałki właśnie. Nie otrawisz się.
teraz przed katedrą Notre Dame. Za nami widać najsłynniejszy budynek architektury gotyckiej. Co ciekawe, katedra jest otoczona podwójnym płotem, sprawdzana przez ciężko uzbrojoną policję. No wiecie, jest Wielkanoc, niedawno były zamachy w Brukseli, pewnie się bardzo boją tego. Powtórki z rozrywki. No i chyba odpuścimy sobie zwiedzanie katedry w środku, bo jest długa kolejka. Ale pogoda jest naprawdę ładna, jest naprawdę oświetlona. Pogoda jest oświetlona, tak. Katedra jest oświetlona. Pogoda jest oświetlona. Najwyższym wieżowcem Paryża i Francji. No i to jest ciągle najwyższy budynek właściwego Paryża. Jest taki wysoki. Podobno można na niego wejść. Sprawdzimy. Dokładnie. Tak, okazało się, że to prawda. Można tu wjechać na górę windą. Kosztuje ta przyjemność tylko 15 euro za osobę, ale sądzę, że jest warto. Co zaskoczyło mnie w Paryżu dzisiaj, to to, że dużo sklepów jest otwartych, pomimo tego, że jest Wielkanoc. W Zurychu Wielkanoc to jest jeden z takich umarłych dni, gdzie bardzo dużo rzeczy jest zamkniętych. Nawet niektóre restauracje są zamknięte przez święta, nie? Zachód słońca. Słońce zachodzi za chmurą teraz, która jest tuż nad horyzontem. Ale tutaj najwyższy taras panoramiczny to jest zupełny dach tego wieżowca. Zobaczcie. Czy Francuzi generalnie rozróżniają między narysikami słodkimi, czyli krepami, a wytrawnymi galetami. My takie galety sobie zamówiliśmy. Mój się nazywa Caprice i jest z kozim serem, orzechami, sałatą oraz miodem. A Joasia zamówiła sobie z grzybami, szynką i czymś tam jeszcze. Ser. Okej, dwie rzeczy, dwa wnioski. Po pierwsze, połączenie kozi ser, miód i orzechy jest rewelacyjne. Żałujcie, że nie wiedzieliście, jak tam szybko zjadł tego naleśnika. Ej, nie, ty zjadłaś. Ale na początku ty miałeś większe tempo, że już prawie skończyłeś, a ja tak... A po drugie, jeśli nie chce wam się czekać w mega długich kolejkach w wieży Eiffla, warto wejść na Tour Montparnasse. Wjechać. Sądzę, jest zdecydowanie mniejsza kolejka, my praktycznie nic nie czekaliśmy. Widoki są naprawdę dobre. Widoki są naprawdę rewelacyjne. No i widać wieżę Eiffla. Lepsze jest to, żeby widzieć wieżę Eiffla, niż żeby z niej widzieć. No. No, to idziemy do domu. Idziemy już do domu. Dobra.